Siemano, z tej strony Davix, a to jest trzeci odcinek ze serii Alelipa ze serwera Hardcore. To co widzieliście przed chwilą to pożegnanie z gildią Lipa i Kobe. Zaraz wam wytłumaczę wszystko, dlaczego gildie się rozsypały i ogólnie. W tle puściłem wam scenki z podbijania gildii Full i KGMO. To były takie ostatnie gildie, z którymi można było się jeszcze pobić na tym --2WN. Teraz to zostało tylko Wizo, zresztą wszystko zaraz powiem. Tak więc może zacznę od początku. Lipa rozsypała się gdzieś w okolicach świąt. Z jakiego powodu? No raczej przez to, że nie było nic po prostu do roboty. Gildia Wizo i Alon atakowały nas osobno, to akurat największe są masówki aktualnie, to znaczy Alonów już nie ma, bo się połączyli z Wizo, ale to były największe masówki i po prostu było nas za mało na nich. Myśleliśmy, żeby zrobić masówkę i tu Weku z Kobe przyszedł i powiedział, że chętnie z nami zrobi masówkę. Więc umówiliśmy się, że przechodzimy do Koba na następnej edycji, tworzymy jedną wielką lipę. I to był główny powód, dlaczego lipa się rozsypała. To znaczy rozsypała, jeżeli można tak powiedzieć. Wszyscy raczej poszli do Kobe, więc dlaczego się może złączyła? Następnie jak już byłem w Kobach, to prawie całe wildy do nas dołączyły. Było nas 21. Normalnie fajnie, wszystko na sektorze. Podbiliśmy prawie tam fulle, YOLO, Dedy i takie pomniejsze gildie, bo na 2WN prawie nikogo nie ma. No i zostały te Wizo. Pewnego dnia na TeamSpeaku powiedzieli, że właśnie Wizo nas atakują, już oczywiście połączone z Alonami, i żeby wszyscy lecieli pod bazę. No ja akurat byłem w bazie, na żółwiu sobie stałem, no to się zalogowałem i widzę, jak człowieka z naszej akademii gonią basa. No to chciałem mu pomóc, biorę, wychodzę za żółwia, no i widzę tam bodajże Ogi i Ultra Troll byli z Wizo. No to zacząłem się z nimi bić, prawie mnie do fosy wrąbali, sperełkowałem się. Potem przyszło następnych trzech, już ich w sumie chyba z pięciu było. No i się biłem, aż mi hełm padł. Był taki nieogar na TeamSpeaku, że postanowiłem, że to nie ma dłużej sensu, nikogo jeszcze nie było. W dodatku widziałem ludzi na wieży, mimo tego wszyscy mówili, że kłamie, że nikogo nie było na wieży, no ale tak to jest, jak nikt nie chce pomóc. To znaczy, nie wiem, może mi się przewidziało, no ale nie zdaje mi się. No tak więc, jak już hełm mi padł, to steleportowałem się perełką na naszego kuboida i lokłem. Potem oczywiście kilku z naszych padło, tam fartem jeden z Wizo wleciał do fosy bodajże i też padł, no ale co to jest takie coś. Po klepie najbardziej się pan Phantom udzielał, powiedział, że ja znowu kłamię, że ja w ogóle nie chciałem pomóc, że tam my z Conquerem nie wbiliśmy i to przez to przegrywamy. No ale mi się wydaje, że głównie przegrywamy przez to, że jest nieogar na TeamSpeaku, no bo na przykład dajmy na to Pewos. No Pewos wczoraj prawie padł. Nie miał już hełmu, nie miał już butów i krzyczał na TeamSpeaku, żeby mu pomogli. No oczywiście, jak mu mieli pomóc, jak nie dali mu nawet do słowa dojść. Jeszcze co ciekawe, jak Pewos zaczął mówić, że ora, to powiedzieli mu, że ma się wracać. Spoczko, bez hełmu, tak? Więc jaki to ma sens gildia, w której oni nawet swoich posyłają na śmierć? Nie lepiej wziąć po prostu, jeżeli ktoś pada, wycofać się do bazy i tam lognąć i go po prostu z walki wyeliminować? Nie byłoby to lepsze, niżeli żeby padł i kurna ze spawnu iść? No ja właśnie dlatego mam żal do gildii, dlatego krzyczałem zawsze, jak była jakaś klepa taka z Wizo na przykład. Potem oczywiście Phantom jakby wszystkie mózgi pozjadał, zaczął mówić, jak to my nie wychodzimy, a oni wychodzą, że jaki to ma sens taka gildia, gdzie wszyscy peniają, mimo tego, że
tylko ja i Conker potem nie walczyliśmy. No ale ogólnie przez to wynikła spina. On niby taki dobry, niby tam była. Potem się pytałem, czy go ktoś widział, to go tam Mefik chyba tylko widział. No i ogólnie Phantom powiedział, że założy nową gildię, coś tam z Phoenixem zczaił, powiedział, że wildy pójdą z nimi, tam kilka wildów bodajże poszło z nimi. No i ojebali nam wszystkie skrzynki, co jest naprawdę głupie, no bo po chuj ojebać skrzynki z gildii, nie lepiej je zostawić i być jakimś dobrym człowiekiem, rozumiem, hardcore hardcorem, no ale... że tak można, nie? No i po prostu teraz gildia będzie chyba nowa zakładana. Założymy na plus, minus, minus, plus. Jeszcze zobaczymy. Ogólnie nie ma już co robić na tym SKKF-ie i myślę, że za niedługo będzie nowa edycja, a jak nie, no to po prostu ludziom się zacznie tak to nudzić, że już nikogo prawie tam nie będzie. Chyba tyle. Widzimy się w nowej gildii. Trzymajcie się i cześć.